Lustro dla wszystkich zakochanych, z kontaktem lub bez kontaktu, to już nie ma znaczenia. Każdy ma z Was pewnie inną sytuację, inny kryzys, inne problematyki związane z relacją. Także zobaczcie sobie całą tą wróżbę, całe to lustro z kart Lenormanda, plus jeszcze wezmę Tarota i zobaczcie, czy pasuje to w jakimś stopniu z Waszą historią, tak? Pamiętajcie, że jest to jednak wróżba kolektywna, więc bierzcie to, co naprawdę pasuje, ponieważ 100% na pewno nie jest to indywidualna dla Was wróżba, tylko kolektywna. Kochani, dziękuję Wam za obecność i proszę o lajki, komentarze pod filmikiem, napiszcie mi wszystko, czy rezonuje, w jakim stopniu rezonuje ta wróżba. Zapraszam Was do subskrypcji, jeśli jesteście tutaj nowi, zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, a nie pominiecie żadnej mojej premierki z wróżbami dla Was. Kochani, zapraszam Was również na wróżby indywidualne, osobiste, które robię na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia. Wtedy kontaktujemy się osobiście i zadajecie mi swoje pytania do kart. Właśnie wtedy to jest dokładne, ponieważ jest już wróżba prywatna, która się skupia tylko i wyłącznie na konkretnej Waszej historii relacji. Dobrze, zaczynamy. Lewa strona, kochani, to Wy, osoba pytająca, czyli Wasze myśli, uczucia i zamiary, osoba pytająca. Skupcie się, kochani. Myśli. Uczucia. I zamiary. Dobrze. Teraz po stronie prawej mamy Waszą osobę ukochaną. Każda oczywiście osoba ukochana jest inna i macie inne oczywiście energie, ale skupcie się na Waszej osobie ukochanej i zobaczymy tej osoby myśli. Niezależnie, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, to nie ma żadnej tutaj, nie ma żadnego znaczenia. Osoba ukochana, jej myśli, jej uczucia w stosunku do Was i jej zamiary osoby ukochanej. Dobrze. Kochani. Więc myśli. Myśli Wasze, osoba pytająca, to jakieś problemy. Wow, dużo problemów. Problemy, zawikłania, labirynt problemów, niejasności, chmury, kryzys, negatywne myśli, zwątpienie, rozczarowanie. Problemy, z których nie możecie się tutaj jakoś wykaraskać, tak, jeśli chodzi o tą relację. Być może trójkąt, czwórkąt, być może jakaś, nie wiem, jakiś kryzys, tak, gdzie wydaje Wam się, że to już koniec, że nie ma wyjścia z tych problemów, z tej sytuacji. Tu piętrzą się wręcz jakieś problemy, piętrzą się tutaj zawiłości, nieklarowności. Czekacie, by się to wyjaśniło. Myśli osoby ukochanej. O lala, no rzeczywiście problemy, słuchajcie. Ta osoba myśli, że jesteście jej bratnią duszą lub osobą z przeznaczenia. Jesteście na pewno dla tej osoby ukochanej bardzo ważne, ważni. I ta relacja też jest ważna, ale są problemy, są tutaj zawiłości, komplikacje, co jest też oczywiście dla Waszej osoby ukochanej krzyżem pańskim, którego ona musi dźwigać, tak? Są tutaj, nie wiem, albo eks jakaś, albo jakaś inna kobieta, rywalka, konkurentka, która tu się ewentualnie wtrąca, miesza, intryguje. Tutaj
albo jest właśnie jakaś kobieta u osoby ukochanej, albo są to jakieś no naprawdę takie utrudnienia, opóźnienia w waszym kontakcie czy w waszej rozwoju waszej relacji, ponieważ tutaj są straszne zawikłania. Teraz schodzimy do uczuć. Uczucia. Wy, kochana osoba pytająca, chcecie się spotkać. Chcecie się spotkać, chcecie randkę, chcecie gdzieś w publicznym miejscu mieć spotkanie z waszą osobą ukochaną, ale tutaj nie wiadomo, co z tego wyjdzie jakby, tak? Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Myślicie może, że ta osoba zagrywa z wami sobie troszkę, że zagrywa z dwoma osobami. Być może wy tutaj nie jesteście szczere w jakimś stopniu, ponieważ jest tutaj jakiś brak decyzji, jakieś zagrywanie, jakieś ryzyko. Także, ale chcecie się w głębi serca spotkać z waszą osobą. Tutaj wasza osoba ukochana, wow, no aha. Być może mówi wam o związku, ale jest tutaj to fałsz, czyli fałszywy związek, czyli związek, który jest budowany na nieszczerości, na fałszu, tak? Być może mówi wasza osoba ukochana lub, nie wiem, uczuciowo, emocjonalnie, tak tutaj wam jakoś obiecuje, czy mówiła o związku, tak? O związku, o relacji, o być może o zaręczynach, o ślubie, być może o oficjalnym związku, że chce i tak dalej, ale to było niestety nie bardzo szczere, nie bardzo tutaj prawdomówne. Ta osoba tutaj patrzy tylko na korzyści z tego związku, z tej relacji, na korzyści, jakie będzie miała, niezależnie jakie to są korzyści, tak? Czy korzyści seksualne, czy korzyści materialne. Tutaj ma jakieś korzyści z tej relacji. Tutaj dlatego tak chce niby jakby fałszywie obiecywać, tak? Czy mówić, czy o związku cały czas tutaj jakby nakręcać, tak? Ale to jest nie bardzo szczere. To jest nie bardzo szczere. Być może ta osoba ma inną partnerkę, ponieważ tej mamy nad tą osobą od razu żmiję, czyli być może jest inna jakaś konkurentka, rywalka i tutaj jest z kimś on w jakiejś innej jeszcze relacji, ponieważ mamy zdradę, mamy nieszczerość, mamy fałsz, a tutaj do ciebie jakby mówi również o relacji stałej, co nie jest tak naprawdę szczere. Zamiary wasze. Zamiary wasze to dobry rozwój akcji, dobry rozwój relacji, potoczenie się pozytywnie wszystkich spraw, które są teraz tak niejasne, zawikłane i jakieś nieszczere. Tutaj z biegiem czasu, ponieważ jesteście już niecierpliwi, tak, niecierpliwe, z biegiem czasu macie nadzieję, tak, wielka nadzieja, ogromna nadzieja na poprawienie i wyjaśnienie się różnych waszych komplikacji i spraw. I to, co planujecie, zamierzacie, jest zaproszenie na spotkanie, czekacie na wiadomość od waszej osoby ukochanej, czekacie na jakieś zaproszenie, na imprezę, czy na, nie wiem, na wyjście, na randkę, na jakąś okoliczność czekacie. Także tutaj wyczekujecie jakby wiadomości, żeby się porozumieć, żeby wyjaśnić te sprawy i żeby tutaj zadecydować, tak? Co dalej po prostu. Zamiary waszej osoby ukochanej. O lala, kochani. No też mamy fakt spotkanie, tak? Mamy fakt tutaj równie kartę spotkania, ale nieszczerość. Nieszczerość, dwulicowość, granie na dwa fronty, nieokazywanie swoich właściwych uczuć, emocji, swojej właściwej twarzy, swoich właściwych planów. Tutaj jest zupełna nieszczerość. Jeśli ta osoba będzie planowała z wami spotkanie, randkę, to będzie to troszkę nieszczere. Tutaj pomimo to, że będzie wam proponowała spotkanie, czy będzie mówiła, że chce się, że będzie chciała się z wami spotkać, jest tutaj jednak jakaś dwulicowość, jakieś zagrywanie być może na dwa fronty. No ale ma ta osoba też nadzieję, że się między wami jakieś sprawy polepszą, wyjaśnią, tak? Że pozytywnie pójdzie z wami tutaj
rozmowa wyjaśniająca, klarująca tej te sprawy. Natomiast jest tutaj dużo nieszczerości u waszej osoby ukochanej, niezależnie kim ta osoba jest. Jest, kochani, dużo nieszczerości, dużo fałszu, dużo dwulicowości, zagrywania, nie pokazywania swoich uczuć, swoich planów. Tutaj jakby zaigrywała sobie ta osoba z tym spotkaniem lub odwoła to spotkanie, lub będzie komplikować, ponieważ ma jeszcze tutaj być może jakieś inne swoje sekrety, o których nie mówi, które ukrywa, tak, za tą maską. No zobaczymy, kochani, jeszcze co pokażą karty tarota. Co Was łączy? Co Was łączy? Co Was łączy? Pokażcie karty. Co łączy osobę pytającą z osobą ukochaną? Co łączy? Co łączy osobę pytającą z osobą ukochaną? Co łączy? Zwycięstwo. Czyli chcecie się jednak pojednać, pogodzić, tak? Chcecie się pogodzić i jakaś miłość jest, ponieważ mamy tutaj króla kielichów, czyli miłość, romans, flirt, emocje, romantyczność. I jest tutaj szóstka buław, czyli zwycięstwo, tak? Czyli chcecie się oboje rzeczywiście pojednać, pogodzić, porozmawiać, wyjaśnić sprawy i chcecie się spotkać. Z tym, że uwaga, ostrzegam jeszcze raz, że tutaj być może jakaś zdrada, jakiś fałsz, jakieś fałszywe obietnice, jakieś fałszywe wyznania, czy no nie wiem, jak, na czymś polegające być może kłamstwo, czy tutaj troszeczkę takie zagrywanie, udawanie jest po stronie Waszej osoby ukochanej. W lustrze, po tych obu stronach lustra u Was obojga mamy karty dwie, które się powtarzają. To jest karta, kochani, spotkania, więc na pewno oboje chcecie tego spotkania. Tak, spotkania, randki, spotkanie w miejscu publicznym gdzieś. Oboje chcecie tego spotkania. Wy bardzo emocjonalnie po prostu wyczekujecie tutaj na to spotkanie. I, kochani, karta bocianów. Karta bocianów, czyli oboje macie nadzieję, że wyjaśnią się sprawy między Wami, te trudne, które teraz są. Czyli ten kryzys, który teraz jest, że on się niebawem wyjaśni, tak? Także ma dojść do spotkania, ma dojść do rozmowy, ma dojść do wyjaśnienia problemów, kochani. Niemniej jednak, pomimo to, że rzeczywiście są emocje, oboje jesteście tutaj zakochani, chcecie się pogodzić, chcecie sukcesu tej relacji, chcecie, by się ona dobrze rozwijała. Niemniej jednak, proszę, uważajcie, ponieważ tutaj te dwie karty, znaczy trzy właściwie, przepraszam, trzy karty u Waszej osoby ukochanej są kartami raczej negatywnymi i mogą mówić o jakiejś zdradzie, o jakiejś innej partnerce lub ex, o niewyjaśnionych być może sprawach tutaj jeszcze z inną jakąś kobietą, czy partnerką, czy partnerem, i tutaj nieszczerość, nieszczerość i zagrywanie, tak? Chowanie, właściwie ukrywanie swojej właściwej, prawdziwej, autentycznej twarzy i uczuć. Więc ja proponuję Wam bardzo bacznie przyglądać się tej osobie ukochanej, ponieważ tutaj coś rzeczywiście, no te trzy karty po prostu są oznakiem nieszczerości. Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym widzom. Dziękuję Wam za obecność i zapraszam oczywiście codziennie na mój kanał Orakel Miłości u Loeli. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie, kochani Państwo, w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach i ogólnie na moim kanale. Napiszcie mi e-mail, a ja odpiszę Wam oczywiście i powróżymy osobiście. Dziękuję Wam serdecznie. Pięknego weekendu i do usłyszenia już wkrótce.